Niektóre rzeczy pozostawione przez naszych starożytnych przodków są zaskakujące. A kiedy mówimy, że są zagadkowe, nie mówimy tego tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu archeologów, którzy je znajdują oraz naukowców, którzy je badają. W tym filmie pokażemy kilka cudownie dziwnych odkryć archeologicznych i zaczniemy już teraz. Numer 1. Ukrzyżowanie w starożytnej Wielkiej Brytanii. Ukrzyżowanie kojarzymy zwykle ze starożytnymi Rzymianami, a dokładniej z losem Jezusa Chrystusa. Trudno sobie wyobrazić, że ukrzyżowania mają miejsce na wyspach brytyjskich, ale w grudniu 2021 roku archeolodzy z Cambridgeshire w Anglii odkryli pierwszy bezpośredni fizyczny dowód występowania tamtej metody egzekucji. Do odkrycia doszło na terenie przeznaczonym pod nową zabudowę mieszkaniową. Zespół znalazł szkielet mający około 1900 lat z gwoździem wbitym w kość piętową. Szkielet należy do mężczyzny w wieku od 25 do 35 lat, którego znaleziono pochowanego z rękami skrzyżowanymi na piersi. Tego typu znaleziska są rzadkie, ponieważ ofiary ukrzyżowania rzadko kiedy otrzymywały godny pochówek. Sprawa ta jest tym bardziej wyjątkowa, że wbrew temu, co wielu uważa, ukrzyżowania dokonywano zwykle przy użyciu lin, a nie gwoździ, bo tak było łatwiej. W rzeczywistości jest to tak rzadkie, że jest to pierwszy konkretny zapis ukrzyżowania w Europie Północnej i dopiero czwarty na świecie. Uważa się, że Rzymianie podczas okupacji Wielkiej Brytanii stosowali ukrzyżowanie jako metodę egzekucji zbuntowanych, antyrzymskich niewolników i przedstawicieli klas niższych. Jest zatem prawdopodobne, że ten nieszczęsny człowiek należał do jednej z tych grup. Numer 2. Początki starożytnego tekstyliów. Sztuka szycia odzieży jest jedną z najstarszych praktyk w historii ludzkości, ale od czegoś musiała się zacząć. Być może uda nam się uzyskać wgląd w jego pochodzenie, ponownie odwiedzając odkrycie z września 2021 roku w Katalhojuk w Turcji. Archeolodzy już wiedzieli, że jest to miejsce szczególne, gdyż 9 tysiące lat temu żyło tu razem aż 10 tysiące ludzi. Osadnictwo na stałe w epoce kamienia nie było powszechne, jednak społeczność ta tak zrobiła, tworząc największą znaną osadę epoki neolitu. Oprócz imponującej osady, ludzie ci pozostawili po sobie pozostałości tekstyliów i tkanin. Najbardziej kontrowersyjny odkryto w 1962 roku mały kawałek materiału, który według niektórych ekspertów mógł być wykonany z wełny lub lnu. Jednak we wrześniu 2021 roku potwierdzono, że została wykonana z włókien trzciny cukrowej, co czyni ją najstarszą zachowaną tkaniną na świecie mającą co najmniej 8500 lat. Tradycyjnie uważano, że len był pierwszym materiałem używanym przez człowieka do produkcji odzieży, ale to odkrycie sugeruje, że pierwsze części garderoby mogły być wykonane z trzciny cukrowej. Numer 3. Miecz krzyżowców. Szlomi Katsyn to izraelski nurek, który we wrześniu 2021 roku przypadkowo został archeologiem morskim. Podczas nurkowania w pobliżu Hajfy w Izraelu w poszukiwaniu tropikalnych ryb, Katsyn znalazł coś znacznie bardziej interesującego starożytny miecz. Wyciągnął znalezisko z powrotem na powierzchnię, co nie było łatwym zadaniem ze względu na jego rozmiar i wagę, i ze zdziwieniem odkrył, że znalazł miecz rycerza krzyżowca. Zawodowi archeolodzy szybko zidentyfikowali znalezisko 900-letni miecz należący do rycerza krzyżowca prawdopodobnie stacjonującego w Cytadeli Krzyżowców w Atlit, niedaleko Hajfy. Miecz pokryty grubą warstwą błota, mułu i życia morskiego wydaje się większy niż w rzeczywistości ze względu na wieki spędzone pod wodą, jednak nawet po oczyszczeniu miecz nadal ma 1,5 metra długości. Ponieważ jest wykonany z żelaza, zaskakujące jest, że komukolwiek udało się go podnieść. Miecz, uważany za całkowicie nienaruszony pod warstwą brudu, wkrótce po odkryciu został wysłany do specjalistów w celu renowacji. Numer 4. Enigmatyczne kolczyki. Kontynuujmy z piękną biżuterią. W tym przypadku kolczyk z X wieku odkrył amatorski wykrywacz metali pracujący na polu w zachodniej Jutlandii w grudniu 2021 roku. Uważa się, że jest to pierwsze tego typu znalezisko w Skandynawii. Jest to kolczyk ze złotej emali i jeden z zaledwie dwunastu znalezionych na całym świecie. Kolczyk ma kształt półksiężyca, wspartego złotą płytką i otoczony większą ilością złota wokół emali w kolorach fioletowym, zielonym i niebieskim. Złotą nitką wykonano kontury dwóch ptaków stojących obok drzewa, prawdopodobnie przedstawiających drzewo życia w mitologii nordyckiej. Nie jest to jednak dzieło nordyckie ale prawdopodobnie zostało wykonane w Egipcie i dotarło do zachodniej Jutlandii w drodze handlu lub grabieży. Wyjaśnienie grabieży jest mniej prawdopodobne, ponieważ w tej części Skandynawii nie są znane żadne osady wikingów. Jednak pomysł, że ktokolwiek tutaj za to handlował, również wydaje się mało prawdopodobny. Historycy są niemal pewni, że kolczyk tej jakości mógł należeć wyłącznie do osoby królewskiej. Numer 5. Majestatyczna mozaika Jerycha Palestyńskie miasto Jerycho jest najstarszą nieprzerwanie zamieszkaną osadą na świecie. Jest to miejsce pełne starożytnych cudów, w którym znajduje się jedna z największych mozaik podłogowych na świecie. Mozaika ta znajduje się w Pałacu Hyszem i została ponownie udostępniona publiczności w październiku 2021 roku, po latach renowacji. Mozaika wygląda jak ogromny dywan, zajmujący powierzchnię prawie 800 m2. Złożony z ponad pięciu milionów pojedynczych kawałków kamienia. Powstał w VII wieku i zawiera kilka obrazów, w tym symboliczne przedstawienia wojny i pokoju, takie jak lwy atakujące jelenie i gazele w harmonii. Wykorzystane kamienie pozyskiwano lokalnie w Palestynie. Pałac został zapomniany aż do ponownego odkrycia go przez archeologów pod koniec XIX wieku, a dopiero w latach 30. XX wieku usunięto wystarczającą ilość gruzu, aby odsłonić podłogę. Renowacja została sfinansowana przez japońskich dobroczyńców i kosztowała około 12 milionów dolarów. Numer 6. Horda Hoxnea W listopadzie 1992 roku zaginiony młotek doprowadził do odkrycia, które zadziwiło historyków i poszukiwaczy skarbów w mieście Hoxne w hrabstwie Safek w Anglii. Mężczyzna imieniem Derek Los korzystał z wykrywacza metalu, aby znaleźć zagubiony młotek przyjaciela. Jednak zamiast młotka los odkrył coś znacznie cenniejszego, skarb Hoxnea. Nie była to tylko garść mone czy kilka zardzewiałych artefaktów. Skarb Hoxne to ogromna kolekcja ponad 15 tysięcy rzymskich złotych i srebrnych monet, biżuterii i srebrnej zastawy stołowej. Jest to jeden z największych i najcenniejszych rzymskich skarbów, jakie kiedykolwiek odkryto w Wielkiej Brytanii. Sama ilość i jakość przedmiotów znalezionych w skarbie jest zdumiewająca. Uważa się, że skarb pochodzący z końca IV lub początku V wieku naszej ery został zakopany w celu bezpiecznego przechowywania, prawdopodobnie podczas niestabilności politycznej i zmian społecznych, gdy cesarstwo rzymskie upadło. Skarb obejmuje misternie zaprojektowane bransoletki, pierścionki, łyżki, a nawet pieprzniczki ukazujące wysoki poziom rzemiosła w czasach rzymskich. Odkrycie skarbu Hoxne nie tylko wzbogaciło naszą wiedzę o rzymskiej Wielkiej Brytanii. Ale także zmieniło przepisy dotyczące poszukiwania skarbów w Anglii. Ich odkrycie doprowadziło do uchwalenia ustawy o skarbie z 1996 roku, która umożliwiła bardziej systematyczne zgłaszanie i katalogowanie takich odkryć. Skarb, obecnie mieszczący się w British Museum, służy jako olśniewające okno na przeszłość, ukazując bogactwo, sztukę i życie codzienne Rzymian w Wielkiej Brytanii. To uderzające przypomnienie o skarbach które można ukryć i czekać na ponowne odkrycie, nawet w najzwyklejszych miejscach, takich jak błoto na polu w Safek. Numer 7. W 1952 roku szkocki chłopiec kopiący za karę w celu sadzenia ziemniaków potknął się o głowę liczącego prawie 4000 lat posągu z czerwonego piaskowca w Modhouse 5. Odkrycie to było dopiero pierwszym z serii znalezisk prowadzonych przez 30 lat. Podczas których odkryto łącznie 18 egipskich artefaktów, w tym figurki z brązu i tablice ceramiczne. Artefakty, datowane na okres od połowy XII dynastii do okresu Ptolemejskiego, około 1922 roku przed naszą erą, obejmują godne uwagi przedmioty, takie jak brązowa figurka boga Apisa i fajansowa figurka bogini Izydy karmiącej Chorusa. To odkrycie zaskoczyło archeologów w końcu, jak starożytne egipskie artefakty znalazły się zakopane w szkockiej ziemi, dopiero niedawno archeolodzy w końcu odkryli tajemnicę. Dziś eksperci uważają, że artefakty te prawdopodobnie przywiózł do Szkocji Aleksander Henry Rindt, znany jako Lord Balgeny. Balgeny podróżował do Egiptu w XIX wieku, kiedy zamożni podróżnicy kupowali antyki. Po ich powrocie kolekcja została zmagazynowana i ostatecznie zapomniana. Prawdopodobnie przeniesiona do budynku, który później został zburzony, zakopując wraz z nią artefakty. W ten sposób dobiegła wreszcie końca trwająca od kilkudziesięciu lat tajemnica egipskich posągów. Dziś artefakty znajdują się w Muzeum Narodowym Szkocji, gdzie nadal cieszą się uznaniem turystów i mieszkańców. Numer 8. Skarbiec Staffordshire. Znalezienie ukrytego skarbu na podwórku to marzenie. Ale dla pewnego szczęśliwego wykrywacza metali ze Staffordshire w Anglii to marzenie spełniło się w 2009 roku. Ale nie było to byle jakie znalezisko, to był skarb Staffordshire, największa kolekcja anglosaskich dzieł sztuki kiedykolwiek znaleziono złote i srebrne wyroby metalowe. Mówię o ponad 3500 przedmiotach, w tym sprzęcie wojennym i ozdobnych artefaktach religijnych, co czyni go dosłownie kopalnią złota dla historyków i poszukiwaczy skarbów. Porozmawiajmy teraz o szczęściu. Znalezienie monety lub dwóch to jedno, ale odkrycie skarbu tej wielkości jest jak wygranie głównej wygranej wszechczasów. Skarb w Staffordshire oferuje bezprecedensowy wgląd w anglosaską sztukę i rzemiosło dzięki skomplikowanym projektom i szczegółowemu wykonaniu. To odkrycie jest nie tylko znaczące, ale także zmienia zasady gry w historii. Ale tu pojawia się pytanie, jeśli znajdziesz skarb o ogromnej wartości historycznej, kto może go zdobyć? Poszukiwacz, właściciel ziemski, muzea? To jak znaleźć na chodniku zwycięski los na loterii? Nic dziwnego, że skarb ze Staffordshire wywołał poważną debatę i negocjacje na temat własności i wartości. Ostatecznie skarb wyceniono na aż 3,285 tysięcy miliona funtów, podzieloną pomiędzy znalazcę i właściciela. A co stanie się dalej? Muzea w całym kraju starały się zebrać fundusze na zakup tego skarbu, aby umożliwić jego zbadanie i wystawienie publiczności. Skarb znajduje się obecnie w kilku muzeach, w tym w Muzeum i Galerii Sztuki w Birmingham oraz Muzeum Ceramiki i Galerii Sztuki w Stock-on-Trent. Numer 9: Zabytkowy wisiorek z Kości Słoniowej Euroazjatyckiej. W listopadzie 2021 roku w Polsce archeolodzy dokonali zdumiewającego odkrycia. Zdobionej biżuterii, która może być najstarszą, jaką kiedykolwiek znaleziono w Eurazji. Jest to wisiorek z kości słoniowej, którego wiek szacuje się na 41 500 lat. Wisiorek wykonany jest z kłamamuta, a jego powierzchnia pokryta jest celowo wykonanymi śladami po wierceniu. Fragment podzielony na dwie części odnaleziono w jaskini stajnia w Polsce. Eksperci zauważyli, że 50 śladów na kolczyku ułożonych jest w zakrzywiony wzór, choć nie są pewni, czy wzór ten ma jakiekolwiek znaczenie. Spekulowano, że dziury mogą być powiązane z cyklami Słońca lub Księżyca, a może każda dziura może oznaczać udane polowanie. Odkrycie to pochodzi z okresu, w którym współczesny człowiek zaczął ozdabiać się biżuterią. Choć odkrycie nie daje odpowiedzi na pytanie, Dlaczego nasi przodkowie postanowili zająć się tworzeniem ozdób do ciała, to jednak przybliża nas nieco do zrozumienia genezy tego zachowania. Numer 10 Niedokończony rzymski akwedukt. Starożytni Rzymianie byli bardzo kompetentnymi budowniczymi, zwłaszcza w budowie akweduktów. Jednak nie wszystkie rozpoczęte przez nich projekty zostały ukończone. Przykładem tego jest niedokończony rzymski akwedukt w Armenii, odkryty w listopadzie 2021 roku. Oprócz tego, że jest niedokończony, konstrukcja wyróżnia się tym, że jest najbardziej wysuniętym na wschód akweduktem starożytnego Cesarstwa Rzymskiego. Pozostałości tej pracy odkryto podczas wykopalisk w hellenistycznym miejscu zwanym Artaksata. Według archeologów, prace przy moście na akwedukcie prowadzono w latach 114-117. do 117, nie są jednak w stanie określić dokładnego powodu, dla którego Rzymianie porzucili projekt. Wiadomo, że miasto Artaxata miało stać się stolicą rzymskiej prowincji w Armenii, zgodnie z planem promowanym przez cesarza Trajana. Jednak po śmierci Trajana w 117 rok jego następca, Hadrian, wykazywał znacznie mniejsze zainteresowanie Armenią i porzucił pomysł uczynienia z niej prowincji rzymskiej. Wydaje się, że czyniąc to, pominęli także budowę akweduktu. Numer 11. Odkrycie kajaka Majów. Udaliśmy się do południowego Meksyku, gdzie niedawno w cenocie na Jukatanie w San Andres odnaleziono tysiącletnie czółno Majów. Fakt, że Łódź spędziła ostatnie tysiąc lat zanurzona w basenie słodkiej wody, pozwoliła zachować jej drewnianą konstrukcję niemal idealnie. Odkrycia dokonano niedaleko legendarnego, zrujnowanego miasta Czeczeny Tsa, co sugeruje, że czółno prawdopodobnie należało do jednego z mieszkańców miasta. Czółno o długości 1,5 metra zostało prawdopodobnie zaprojektowane do przewozu dwóch lub trzech osób jednocześnie, być może jako kajak rodzinny. Fragmenty podobnych łodzi z tej samej epoki odnaleziono w Belize, Gwatemali i Quintana Roo, ale po raz pierwszy odkryto całkowicie nienaruszone czółno majów. Do odkrycia doszło podczas całodobowej pracy archeologów na obszarze Meksyku, który został wyznaczony pod nowy projekt międzymiastowej szybkiej kolei. Projekt ten wzbudził kontrowersje, gdyż zakłada budowę na terenach nigdyś należących do Majów. Pomimo kontrowersji doprowadziło to do lawiny odkryć, ponieważ archeolodzy wykorzystują czas, jaki pozostał im do rozpoczęcia prac. Numer 12. Stela Nagrobna ze starożytnych Aten w 2014 roku zespół niemieckich archeologów spędził większą część roku na wykopaliskach w miejscu zwanym Kerameikos w Atenach w Grecji. Ich wysiłki zostały nagrodzone odkryciem fragmentu steli nagrobnej z epoki klasycznej. Odkrycia dokonano w pobliżu części parku archeologicznego zwanej Świętą Bramą, co sugeruje, że pochówek ten miał ogromne znaczenie. Choć ze steli pozostał jedynie niewielki fragment, Możliwe jest uzyskanie wskazówek co do jej znaczenia. Ustalono, że należał do grupy rodzinnej. Dodatkowo na fragmencie znajduje się rzeźbiony rysunek przedstawiający kobietę siedzącą obok młodej kobiety i brodatego mężczyznę, prawdopodobnie przedstawiającego rodzinę. Eksperci uważają, że w brakujących częściach steli znajdowały się co najmniej dwie lub trzy inne osoby. Poniżej rysunku wygrawerowano nazwę a na podstawie stylu artystycznego i dowodów archeologicznych szacuje się, że pomnik powstał około 2400 lat temu. Prawdopodobnie stanowiła część nekropolii znajdującej się przed bramą świętą, jednak kilka lat później została usunięta i wykorzystana jako materiał budowlany do innego celu. Morfina, kopiąc studnie, miejscowy rolnik pan Szan natknął się na coś nieoczekiwanego, zamiast wody znalazł podziemną jaskinię. Po dalszych kopaniach odkrył naturalną jaskinię krasową ozdobioną stalaktytami i stalagmitami, które tworzyły się przez tysiące lat. Jaskinie te odkryto na jego własnym podwórku, około 20 metrów pod ziemią. To, co było niesamowite w tym odkryciu, to nie tylko sama jaskinia, ale także jej unikalne cechy, które wydawały się niemal magiczne. Niektórzy porównywali te formacje do kwiatów Lotosu, inni opisali je jako postacie elfów. Jednak tego typu znaleziska nie są całkowicie niespotykane w regionie. Mieszkańcy powiatu YK byli znani z kopania własnych studni i czasami znajdowali przy tym naturalne jaskinie wapienne. Według oficjalnych przekazów w okolicy odkryto podobne jaskinie, niektóre z nich osiągają długość nawet 25 metrów. Chociaż te jaskinie krasowe nie są powszechne w środkowych Chinach, gdzie rezyduje Lord Shan, pozostają fascynującym zjawiskiem. Powstają w wyniku rozpuszczania rozpuszczalnych skał, takich jak wapień, dolomit i gips, tworząc podziemne krajobrazy o imponującej urodzie.